Witam wszystkich w kolejnym odcineczku, coś tam budujemy, co by wam tu przedstawić, no, niedawno zrobiłem, w sumie zrobiłem, no, jestem w trakcie budowania takiego y, y, kawałku lasu, tam takiego jakby parku, takiego do zwiedzania w lesie, no i tam postawiłem takie na razie trzy... Trzy, albo 4, albo 3. A ja sam już nie wiem. Chyba 3 blueprinty. Pierwszym z nich jest taki jakby ogród. Wydaje mi się, teraz nie wiem, czy ta droga tu była, czy tą drogę już dobudowałem. Ale w każdym razie środek. Wygląda coś takiego. Mamy takie ścieżki, takie tutaj paletka jakby. Tutaj możemy obejść dookoła. Ta ścieżka jest dookoła, aby każde wejście z każdej strony było. Na środku jest parę drzewek no wiem, że to tak z tej perspektywy, no nie jest to zbyt, zbyt atrakcyjne, ale jednak coś tam, coś tam urozmaici to. I tu taka ścieżka, no jak widzicie, takie, ja tak właśnie, takie, chodzi mi o takie miejsce, w którym będzie szło, na przykład, ktoś pójdzie, to spacerował. Tak jakby takie, taki ogród do spacerowania. No i ten akurat blueprint mi fajnie paso, pasował do tego. Nie wiem, pokażę wam go z góry. Tutaj sobie wlecimy na to drzewko. Pokażę wam go z góry. Z góry to wygląda coś takiego. Tylko nie wiem czy ta, czy ta droga była dookoła, czy ją dorobiłem w blueprincie. Teraz wam tego nie powiem, bo nie pamiętam. Pierwszym jest coś takiego. O, kolejnym jest... Tam to drzewo i jeszcze jedynie jest tam w środku, ale to już. To już po kolei. Przejdziemy sobie tutaj. No tutaj jeszcze nie dorobiłem, jak widzicie. Idziemy dalej, kolejnym jest takie drzewo. Tutaj takie świecące jakby drzewo z takim mały lutkim bajorkiem. No też ładnie w takim lasku, takie pójdziemy, napotkamy ścieżką koło takiego drzewka. To jest tylko taki malutki blueprint, czyli jedno takie drzewko. Na razie to może nie wygląda zbyt tam atrakcyjnie czy coś, ale zobaczycie, wykończę to, to będzie super. Trzecim blueprintem jest tutaj takie drzewo w takiej jakby świątyni, kolumnie, czordwico to je, ale w takim czymś. Tutaj też mamy właśnie nawet drożki. Tutaj, tutaj chyba miały być jakieś roślinki posadzone. Wydaje mi się, że tutaj miały być roślinki, ale ja to nie dorobiłem. Na ja sobie tutaj kwiatki jakieś zrobię. I tu na środku, tam na górze, no ni, 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 niestety nie można tam wejść. Nie ma tam wejścia zrobionego. Ale na górze jest takie drzewo duże. No z daleka widać drzewo, nie? Taką świątynię i takie drzewko. Tutaj jak widać, już robię schody. Już będzie takie wejście dalej. Tutaj tak w każdą stronę sobie zrobię. Tutaj już też, widzicie, tu już mam połączone. Już można to przejść. Tak dookoła obrabiam. Tak calutki ten lasek sobie zarobię, ale to kiedyś Wam przedstawię. Kolejnym, którym dostawiłem jest takie świecące drzewo. Na początku zastanawiałem się, no, co mi to drzewo tu da, ale jak po wybudowaniu, wygląda nawet całkiem fajnie. Oryginalnie w Blueprintie, właśnie są tutaj te kamyczki i ten piasek, ale zastanawiam się, czy ten piasek nie wywalę, bo ten piasek mi tu niszczorta nie pasuje, ale jeszcze zobaczymy. W sumie może ten by został, tylko tutaj ten. O, tuśmy, byśmy może zaokrąglili właśnie tym i tutaj z tej strony, żeby taka wysepka powstała. To może sobie przerobię. No, ale też drzewko całkiem całkiem fajnie wygląda. No i jak na razie to. Tyle, tak, tak w tym moim. No, jeśli jeszcze ktoś ma jakieś takie blueprinty, printy, ale no, nie mogą być za duże, bo nie chcę się wysuwać tutaj poza tutaj ten obszar. Czyli mam, mam miejsca. Tyle mi miejsca zostało, co by tu jeszcze wstawić. No, ewentualnie, no, usunę te drzewa wszystkie. No, a to takie w się ma być, ale możemy przebudować i usunąć te drzewa, wstawić inne. No, to to. Piszcie w komentarzach, się, które się Wam blueprinty podobają. Czy, czy były warte postawienia, postawienia, czy nie. Czy powinienem coś innego wstawić. No mi się wydaje, że będą fajnie wyglądać. No, no to tyle w tym odcineczku. Do zobaczenia. Cześć Wam. Oczekujcie kolejnych odcineczków. I nie zapomnijcie o subskrypcjach. Mamy już 197, więc troszkę nam przybyło i zbieramy, zbieramy dalej. No to pa.